Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj zrobimy omówienie patchu 9.17, czyli patch przyszły, który ma być w League of Legends na serwerach. Teraz jest on na serwerach testowych i jest to eksperymentalny patch, ale wydał mi się on na tyle ciekawy, że chciałbym zrobić o nim omówienie, czego możecie się spodziewać w Teamfight Tactics w przyszłym patchu. Tak więc zaczynajmy. Nowa postać, o której większość z Was już pewnie słyszała, jest to Pantheon, który będzie skakał, stunując na 4-6-8 sekund, zależnie od poziomu, i zadawał 30, 40 lub 50% maksymalnego zdrowia do wszystkiego, co jest na jego drodze. Ta postać jest bardzo mocna. Jeżeli chcecie sobie obejrzeć jakieś highlighty, to zerknijcie sobie na YouTube. Ja tutaj nie będę wrzucał, bo już jest tego pełno, tak więc przejdźmy do buffów. Yordle oraz Rangersi. W tym patchu bardzo rzadko grane postacie. Yordle, Rangersi nie są to kompozycje, które są mocne, dlatego dostałem one buffa po 5% na synergiach, czyli Yordle z 30 i 55%, które teraz są dostępne, dostają zmianę na 35 i 60%. Bardzo potrzebny buff. Teraz to 60% niby za dużo nie zmienia, ale jednak jeżeli dużo osób gra Jinx i Dravena, to powinno to troszkę zmienić. Rangersi szansa na podwojenie atak speedu została zwiększona z 30 i 55% na 35 i 60%. 35% to jest całkiem w porządku buff z 30. Dwóch Rangersów czasami opłaca się trzymać w kompozycji, jak gramy na przykład demonów pod Varusa, tak więc możliwe, że będą oni troszkę częściej grani niż teraz. Teraz po prostu nie opłaca się grać Rangersów, bo jeżeli mamy Kindred, to musimy trzymać wszystkie nasze postacie w kupie, a jeżeli musimy trzymać wszystkie nasze postacie w kupie, no to Hexteki nas załatwią. I również musimy stakować Static Shivy na jednych z naszych postaci i tak samo jeżeli Hextech trafi w postać, która ma Static Shivy, to nas rozwalą i Rangersi nie będą robili żadnych obrażeń przez to. Nerfy. Noble. W końcu Noble będą nerfione. Mimo że w Noblach tak naprawdę nic nie było zmienione, bo oni bardzo szybko wrócili do tego buffa, który był, czyli 35 leczenia oraz tam 60 armoru i 60 magic resista, to były one bardzo ukrywalne. Nie wiem dlaczego ludzie zaczęli tak grać, ale było to bardzo mocne, praktycznie nie do pokonania, jeżeli nie mieliście Voidów albo jakiegoś Morello z Red Buffem, który mógł Wam w długim okresie czasu wygrać tą gierkę przez to, że Morello bije też true damage'em. Tak więc Noble będą nerfione, 35 leczenie na 25 znerfione, bardzo fajnie, bardzo potrzebne, bo jeżeli mieliście kompozycję Nobli i dodaliście do tego Dravena, który miał już Bloodthirstera plus Nobla, to leczyło się bardzo, bardzo dużo i nie dało się go praktycznie zabić. Leona slow znerfiony z 5.8.11 na 5.7.9, tutaj nie ma za dużej różnicy, ten slow tam 1 sekunda w tą czy we w tej nie będzie aż takiej dużej różnicy, ale ona i tak jest mocnym czempionem. W update'ach zmieniają też jeszcze logikę poruszania się asasynów. Myślę, że też bardzo potrzebne, bo czasami naprawdę oni źle targetują postacie, które powinni targetować, jeżeli skaczą tam do tyłu. I teraz przechodzimy właśnie do tej ciekawej części, czyli eksperymentalne zmiany, które Riot chce wprowadzić, ale nie wiadomo, czy wszystkie one pojawią się na serwerach. Na razie testują, jednak wydały mi się na tyle ciekawe, że chcę o nich porozmawiać. Grievous Wounds, czyli to, co redukuje leczenie. Te takie dwa mieczyki w sercu, jeżeli macie Morello albo Red Buffa, to właśnie one redukują leczenie i ma być to leczenie zmniejszone ze 100% na 80%. Jeżeli teraz macie Morello i to Morello uderzy w kilka osób, to na 10 sekund te postacie nie będą się leczyły z niczego. Oni chcą to zmienić, żeby to nie było jednak 100%, tylko 80%, żeby troszeczkę bardziej grywalne itemki były, czyli takie jak Hextech, tak jak Bloodthirster. Bloodthirster właśnie będzie nerfiony z 50% na 40%. Myślę, że fajny nerfik. Troszkę zbyt mocna była ta itemka na Rengarze oraz na Dravenie, tak więc potrzebny nerf. Hextech Gunblade zmniejszony z 33% na 25%. Nie wiem dlaczego jest taki nerf, bo ta itemka naprawdę była rzadko grywalna, jedynie jeżeli mieliście Aatroxa, ale to i tak nie daje Wam za dużo, bo w każdej gierce praktycznie jest Morello albo Red Buff, tak więc jeżeli składacie tam itemkę, to ona większość czasu będzie po prostu wyłączona właśnie przez Morello lub Red Buffa. Swain jest naprawdę zbyt mocny teraz. Jeżeli macie okazję zagrać Swaina na GA, Morello oraz Warmogu, to zachęcam Was bardzo do zrobienia tego. Jest kosmicznie potężna postać. Zostaje tutaj znerfiona z 50, 90, 130 leczenia na tick do 40, 70, 100. Bardzo potrzebny nerf, naprawdę. I tutaj właśnie ta ciekawa zmiana asasynów. Teraz jeżeli składacie 6 asasynów lub 3, dostają oni 125% kryta, czyli obrażeń z uderzeń krytycznych i 350% obrażeń z uderzeń krytycznych. Riot chce teraz zmienić asasem tak, żeby ta synergia dodawała o wiele mniej obrażeń, ale żeby też zwiększała szanse na uderzenie krytyczne, czyli to mniej więcej tam się myślę, że wyrównuje, ale jeżeli macie 6 asasynów i zwiększy wam to szanse o 25% na uderzenie krytyczne, to będzie to już 50%, bo każda postać ma wbudowane 25%, a z asasynów dostaniecie 25% dodatkowe. Dlatego myślę, że Akali będzie mocna, bo jej uderzenia, jej umiejętność może zadać też obrażenia krytyczne, ale z drugiej strony patrząc na to, to wszyscy asasyni będą kontrowani przez jedną itemkę. Jest to Phantom Dancer i za bardzo nie będzie można za dużo zrobić, bo Phantom Dancer dostał też buffa, że unika on też obrażeń krytycznych z umiejętności, tak więc jedno i asasyni nie będą tak mocni jak powinni być lub tak jak Riot myśli, że będą mocni. I tutaj też jest napisane, że Riot właśnie testuje, czy to leczenie zmienione ze 100% na 80% będzie dobrą zmianą. Zobaczymy, jak to wygląda na serwerach PBE. Mam dostęp do serwerów PBE, mogę to przetestować. Jeżeli chcecie, to zrobię wam taki filmik. Jeżeli nie, to to by było na tyle. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie tego filmiku. Zachęcam do subskrybowania, do lajkowania i na moim kanale jest też giveaway teraz w innym filmiku. Rozdaję wam 2000 RP. Zasady są podane w tamtym filmiku. Tak więc zapraszam do oglądania i do usłyszenia.